to poranku. Katarzyna Kłyska, witam Państwa bardzo serdecznie, a Państwa i moimi gośćmi są oczywiście politycy. Jest z nami pan poseł Marek Suski, poseł na Sejm, wiceszef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie pośle. Jest pan poseł Paweł Poncyliusz, który reprezentuje Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Witam bardzo serdecznie. Witam. Jest z nami pani poseł Karolina Pawliczak, Lewica, Klub Lewicy w Sejmie. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie, witam pani Państwa. Poseł. I jest z nami również pani minister Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, i pani minister reprezentuje stronę rządową. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, zaczynamy od spraw relacji międzynarodowych, szczyt Unii Europejskiej i propozycja, która na niej padła, propozycja zgłoszona zarówno przez Niemcy, jak i przez Francję, żeby jednak nawiązać rozmowy bardziej intensywne z Federacją Rosyjską, propozycja szczytu Unia Europejska-Rosja, ale również propozycja złagodzenia polityki wobec Rosji, stanowcze weto Polski, stanowcze weto państw członków Unii Europejskiej graniczących z Federacją Rosyjską. I panie pośle, zwracam się do pana posła Marka Suskiego. Jak pan patrzy na tę propozycję? Bo również pojawiły się takie głosy, że to zdaje się Politico pisało o tym, że to było upokorzenie i kanclerz Merkel, i pana prezydenta Macron, i że państwa, które graniczą z Rosją, no, odniosły sukces, narzuciły swoje zdanie. Ja pytam o to, jak pan ocenia tę sytuację i tę propozycję, ale również w kontekście propozycji, która padła kilka tygodni temu, została zgłoszona przez szefa niemieckiej dyplomacji. Mówił on wówczas o tym, że jego zdaniem Unia powinna zrezygnować z mechanizmu weta, przynajmniej w sprawach polityki zagranicznej. Pan poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Propozycja rosyjska, bo oczywiście bardzo niewygodne dla Rosji są restrykcje. No i Rosja chciałaby robić to, co uważa za swój interes, jednocześnie, żeby świat nie reagował na te agresywne działania Rosji. Można tutaj powiedzieć tak, że Niemcy i Francja, która robi wszystko, małpuje po Niemcach, Niemcy robią interesy z Rosją i różnego rodzaju takie deklaracje w stosunku do Rosji, to są nie od dziś. No a Rosja oczywiście bardzo liczy na wsparcie Niemiec, szczególnie na niemieckie pieniądze za gaz, które przeznacza z kolei na zbrojenia, więc te kraje tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, które znają, co to znaczy, kiedy Rosja jest agresywna, kiedy Rosja jest silna, sprzeciwiły się tej polityce, bo to jest polityka prowadząca znowu do jakiejś eskalacji. Mamy sytuację w Gruzji, mamy sytuację na Ukrainie. No, my mieliśmy rosyjskie zabory, atak Sowietów w 20 roku. My mieliśmy komunizm narzucony czołgami sowieckimi po II wojnie światowej, czyli kolejną okupację. Oni tego nie przechodzili, chociaż dziwię się Niemcom, bo mieli przecież NRD i wiedzą, jak wygląda rosyjski nadzór nad strefą okupacyjną. Więc to jest rzecz, na którą my nie możemy się zgodzić, bo to by oznaczało, że pewne państwa, tu Niemcy i Francja, dogadując się z Rosją, nie dbają o bezpieczeństwo całej Unii, tylko o swoje interesy. A tego rodzaju myślenie kończyło się wojnami, okupacjami. Sam przypominam, byliśmy tym krajem, który poniósł straszliwe straty w wyniku II wojny światowej. Byliśmy pod najpierw okupacją niemiecką, później pod okupacją rosyjską. I my dobrze wiemy, czym kończą się tego rodzaju deklaracje. Stąd nasz sprzeciw. I nie mówimy tutaj o żadnym upokorzeniu Angeli Merkel, tylko o pewnej sprawiedliwej Europie, w której jesteśmy ze sobą solidarni.
No, a Niemcy jakby inaczej rozumieją tą solidarność, a my nie możemy się na to zgodzić w żadnym wypadku. Pan poseł Paweł Poncyliusz, jak patrzy na tę samą sprawę? Panie pośle, ja jeszcze zapytam, jak pan w ogóle ocenia, skąd, jakie są źródła takich propozycji? Bo w gruncie rzeczy powody, dla których państwa Unii Europejskiej wstrzymały swoje bliższe kontakty z Federacją Rosyjską i również nakładają restrykcje na Federację Rosyjską różnego rodzaju, one nie ustały. Można nawet powiedzieć, że pojawiły się nowe. I jak pan ocenia, skąd w takim razie ta chęć złagodzenia i restrykcji, i nawiązania nowych relacji? Wojna na Ukrainie jak trwała, tak trwa. Jesteśmy dosłownie kilka tygodni po tym, jak Rosja gromadziła pod granicą ukraińską swoje wojska. To, co dzieje się na Białorusi, jest jasne dla wszystkich. Wiemy i chyba też nikt nie ma wątpliwości w Berlinie czy w Paryżu, że ta przemoc, która jest na Białorusi, nie byłaby możliwa bez wsparcia Federacji Rosyjskiej. W takim razie skąd się biorą? Skąd są takie pomysły? Dlaczego one się pojawiają? Polska i kraje nadbałtyckie na pewno najlepiej rozumieją problem związany z Rosją. I dobrze by było, aby inne kraje Unii Europejskiej też podzielały tę wrażliwość, albo, że tak powiem, pokładały ufność w tym, co mówią właśnie kraje graniczące z Rosją albo ze sprzymierzonymi krajami z Rosją. Myślę tu o Białorusi. Jest inaczej. Myślę, że z jednej strony to jest kwestia wieloletnich, zawieszonych relacji, tych takich poważnych, politycznych, a wbrew pozorom ten katalog problemów pojawia się coraz większy, no bo jakby te ostatnie wydarzenia związane na Białorusi z opozycją, z oszukanymi wyborami prezydenckimi, sprowadzenie samolotu Ryanaira na lotnisko do Mińska i zaaresztowanie jednego z działaczy opozycji, twórcę telewizji Nexta, to wszystko pokazuje, że w głowach niektórych europejskich polityków może się rodzić pomysł, że te wszystkie sankcje i tak nie są skuteczne. To znaczy, że ta eskalacja napięć ze strony rosyjskiej jest taka sama albo i coraz większa. Oczywiście wojna na Ukrainie ma dzisiaj trochę inny wymiar niż to miało przy ataku, czy to na Krym, czy na Donbas, bo to jest dzisiaj taka wojna pozycyjna, bez postępu na linii frontu, ani w jedną, ani w drugą stronę. No ale jednak z ofiarami, panie pośle. Oczywiście, jak każda wojna, to zawsze wiadomo, że są ofiary, ale to jest na tej zasadzie, że raz jedna strona, raz druga strona przypuszcza atak. Pomimo tego, że też te negocjacje w wariancie nie pamiętam, gdzie to zostało ustalone, w którym mieście, też niewiele dają. Ale to jeszcze, jeżeli już ostatnią przyczynę, to przyczyną tego jest to, że Polska jest coraz mniej słuchana w Unii Europejskiej. Kiedyś już u pani w tym programie mówiłem o tym, że jesteśmy trochę takim nieznośnym dzieciakiem, którego sadza się na końcu stołu, na wszystkich uroczystościach rodzinnych, bo nie można go nie przyjąć, ale z drugiej strony patrzy się cały czas na niego z takim powątpiewaniem, czy potrafi się zachować normalnie. No i w związku z tym, że Polska dzisiaj jest tym nieznośnym dzieciakiem, to na arenie międzynarodowej jest coraz mniej słuchana, czyli też partnerzy z zachodnich krajów Unii Europejskiej coraz mniejszą mają ufność, że to, co Polska mówi odnośnie Rosji, odnośnie w ogóle tych stosunków postsowieckich, jest prawdą, jest warte brania pod uwagę. I to jest złe. To jest złe, że tak właśnie jesteśmy coraz częściej postrzegani i kraje zachodnie, które nie mają tak bolesnych doświadczeń, o których mówił pan poseł Suski w relacjach z Rosją, inaczej na tę Rosję patrzą. Znaczy im się wydaje, że to się da inaczej, chociaż ja sobie zdaję sprawę i myślę, że większość Polaków zdaje sobie sprawę, że Rosja nigdy nie zrezygnuje z takiego aspirowania do takiego aspirowania do tego, żeby być takim naszym starszym bratem, większym bratem, który ma tu prawo ingerować i mówi, co ma tu być.
w całym tym rejonie. No ja bym jednak do naszej rodziny Federacji Rosyjskiej, przynajmniej w tym kształcie i z tym prezydentem, rodziny, mnie nie zaliczała. Jednak brat to dość bliska relacja. Może jednak oddzielmy się od nich. Panie pośle, to ja jeszcze dopytam, zanim oddam głos pani poseł Karolinie Pawliczak, bo pan wspomniał, pan mówił o formacie mińskim oczywiście. Natomiast chciałabym dopytać, bo pan powiedział, że jakby Polska ma słabą pozycję na arenie międzynarodowej, no ale tak się wydarzyło, że szczyt Unii Europejskiej zakończył się przyjęciem stanowiska Polski, a nie stanowiska Berlina czy Paryża. No to by świadczyło jednak o tym, że ta polska pozycja nie jest taka najgorsza. Ale mówi pani o jakim stanowisku? No mówię o stanowisku Unii Europejskiej, w konkluzjach szczytu Unii Europejskiej. No była propozycja, żeby odbył się szczyt Unia-Rosja. Była propozycja, żeby polityka Unii wobec Rosji została złagodzona. No i takiego szczytu nie będzie i tego łagodzenia też nie będzie. A weto było wetem, znaczy weto, no nie w sensie mechanizmu weta, ale jednak polskie stanowisko było dokładnie odwrotne. Do tego dołączyły się państwa nadbałtyckie. No i wiemy o tym, że to polskie stanowisko wsparte przez naszych sąsiadów i kraje nadbałtyckie zwyciężyło. No, zaczęliśmy ten program od tego, że właśnie są tendencje do tego, żeby zrobić ten szczyt. I nawet jeżeli teraz się udało go odwlec, to ja mam... Nie odwlec, zablokować. To nie jest kwestia... Zablokować w tym momencie, ale czy to oznacza, że po wsze czasy ustalono w Unii Europejskiej, że nie będzie żadnych kontaktów To nie było polskie stanowisko. Polska się nie domagała takiej deklaracji, żeby po wsze czasy Unia nie miała nic wspólnego z Rosją. Dlatego mówię odwlec, no bo gdzieś pewnie kiedyś coś w ten sposób podchodzili, to panie pośle, każda decyzja byłaby tylko chwilowa. No bo w gruncie rzeczy to kiedyś i tak się wszystko może zmienić, być może za 10 lat, a być może nie za naszego życia. Różnie to bywa. Pani poseł Karolina Pawliczak. Pani poseł, a jak pani patrzy na tę sprawę, ale również jakby w perspektywie tego, o czym ja mówiłam, czyli ta propozycja jakby wycofania się z mechanizmu weta w sprawach międzynarodowych, no bo mamy taką sytuację, że chociażby Niemcy cały czas współpracują bardzo mocno i to w sposób niebezpieczny i dla jedności Unii Europejskiej, dla funkcjonowania państw naszego regionu z Federacją Rosyjską. Bez względu na to, jakby oceniać prezydenturę pana prezydenta Donalda Trumpa, bo jakby jest dla mnie oczywiste, że pani będzie miała negatywnie będzie oceniać ten czas, to jednak słowa pana prezydenta Trumpa, który mówił wielokrotnie o tym, że to jest jakaś schizofrenia, że z jednej strony Niemcy domagają się tego, żeby Stany Zjednoczone były w NATO, chroniły NATO i inwestowały pieniądze w ochronę, a z drugiej strony przed Federacją Rosyjską przede wszystkim, no bo przecież w Unii Europejskiej nie ma innych zagrożeń, żadne z państw nie jest zagrożeniem. Zagrożeniem jest Federacja Rosyjska. A z drugiej strony prowadzą interesy z Rosją, na której ta Rosja zarabia i może dzięki temu przekazywać pieniądze, inwestować pieniądze w zbrojenia, w swoją armię, że to jest rzecz kompletnie niezrozumiała. No trudno się z tymi słowami nie zgodzić. Jak pani poseł na to patrzy? No dotknęła pani redaktor właściwie meritum sprawy. No to jest strefa wpływów, to jest strefa interesów. Pamiętajmy o tym, że Rosja to jest ogromny rynek zbytu i stąd dążenie, czy też taka wola do tego, by spotkać się z Putinem ze strony Merkel oraz Macrona, ale w szerszym wymiarze, czyli szczyt Unia Europejska-Rosja, czyli złagodzenia tych relacji i tych stosunków. Choć sam szczyt został uznany przez komentatorów jako bardzo taki bezbarwny.
do niczego tak naprawdę nie prowadzący. Nie zmienia to faktu, że do tego szczytu przynajmniej na tym etapie jeszcze nie dojdzie z różnych względów. Myślę, że Polska bardzo emocjonalnie też podeszła w aspekcie ostatnich wydarzeń, czyli tych cyberataków rzekomo, które się z Rosji do nas przeniosły, tak to nazwę i tak to ujmę. No nie przeniosły nie mamy, się, bo to nie jest nie tak, mamy. Że ataki były w Federacji Rosyjskiej i do nas się przeniosły. No to, Pani redaktor, no powiedzmy sobie szczerze, za dużo informacji w tej sprawie nie mamy. Nie mamy informacji również rzetelnych ze strony rządu, więc ja traktuję to jeszcze mimo wszystko jako niesprawdzone wiadomości. To jest tylko to, co przekazał nam premier, że do tego doszło, do cyberataku ze strony Federacji Rosyjskiej. Pozwólcie mi państwo skończyć, ale jeszcze do tematu szczytu Unii Europejskiej, bo nie dojdzie póki co do spotkania z Rosją, z Putinem. To jest kwestia, tak jak wspomniałam wcześniej, interesów, spraw gospodarczych. W tle mamy Nord Stream 2, bo warto o tym pamiętać, ale ja chcę również wspomnieć o jednej bardzo istotnej dla Polski sprawie, a mianowicie inwestycji Baltic Power. Bo przecież, proszę państwa, kończy nam się za chwilę umowa z Gazpromem. I pani redaktor była uprzejma wspomnieć o pozycji Polski i o tym, że ta pozycja na arenie Unii Europejskiej jest tak poważna. Nie, ale, nie, pani poseł, przepraszam, ja powiedziałam, czym się zakończył ten szczyt, tak? Znaczy on się zakończył... przyjęciem stanowiska, pod którym Polska się również podpisała. Ale nie, którego Polska była inicjatorem. Ale chodzi o to, że prawdziwym sprawdzianem naszej pozycji będzie właśnie to, jak się ta inwestycja zakończy, bo ja się niestety obawiam i od razu mówię tutaj patrząc bardzo uczciwie w oczy pana posła Suskiego, że nie chciałabym, aby do tego doszło, ale niestety obawiam się, że może dojść do takiej sytuacji, że Polska niestety na kolanach pójdzie do Rosji, bo zabraknie nam tego gazu. Bo skoro ta inwestycja nie zostanie dokończona we właściwym czasie, niezakończona, no to zostanie nam tak naprawdę tylko gaz z Rosji i to zabezpieczenie w tą energię. Proszę państwa, to jest naprawdę sprawa, nad którą należy dzisiaj bardzo poważnie rozmawiać i te informacje również docierają do nas, powiedzmy tylko i wyłącznie w bardzo niedużej formie, niedużej dawce nam to przekazuje rząd, a są to sprawy naprawdę bezpieczeństwa naszego energetycznego i my nie możemy tego pomijać. Także szczyt Unia Europejska, bardzo bezbarwny, ale w tle bardzo wiele ważnych spraw również dla Polski. Pani poseł Anna Gembicka, pani poseł, też od razu może by pani ustosunkowała się do tego zarzutu, który też pani poseł Pawliczak postawiła o tym, że no, mało informacji jest na temat cyberataku, że dokładnie nie wiadomo, kto nas miałby zaatakować, jakie są rozmiary, rozumiem też tego ataku. Jak pani minister na to patrzy? Tutaj dla mnie sprawa jest jasna. Podczas utajnionego posiedzenia Sejmu zostały przedstawione te informacje. I wydaje mi się, no powiem szczerze, nie wiem, czego jeszcze można oczekiwać, jeżeli tutaj najważniejsze osoby w państwie przedstawiły, jak wygląda ta sytuacja. O, pani minister. Powiem szczerze, niestety bardzo niepoważne zachowanie niektórych posłów opozycji, którzy mam wrażenie w momencie wyjścia z sali posiedzeń po prostu poszli opowiedzieć, co zostało przekazane podczas tego posiedzenia Sejmu. Więc szanowni państwo, no niestety no trzeba podchodzić poważnie do tego tematu. No, ja rozumiem, że wiele tematów jest przedmiotem takiej politycznej wojenki, ale naprawdę bezpieczeństwo państwa nie powinno być jednym z tych tematów, które właśnie podlega. To, co się wydarzyło, to jest po prostu atak na Polskę. Ja przypomnę tylko, że przecież zresztą zostało to podkreślone także w oświadczeniu pana premiera Kaczyńskiego. Ten atak nie dotyczy tylko przecież ministrów czy posłów Prawa i Sprawiedliwości. On dotyczy naprawdę szerokiej grupy osób. No wiemy, przepraszam, naprawdę... ja wejdę słowo. Wiemy o tym, że dotyczy działaczy społecznych, dziennikarzy, więc rzeczywiście jakby to
grono jest na pewno dużo szersze niż powiedzmy krąg Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo to już dziś wiadomo. Wiadomo również, że nie wszystkie osoby, które zostały zaatakowane, to są osoby, które, nie wiem, prowadziły korespondencję z panem ministrem Dworczykiem, bo również się takie teorie pojawiły, że to poprzez jakieś zakupy ministra Dworczyka zostało zhakowane jego konto i przez to jakby te informacje zostały wydobyte z jego skrzynki mailowej. No ale to jakby to już chyba tę teorię należy po prostu między bajki włożyć. Ale zaraz, moment, za chwilę. Ja jeszcze chciałam panią minister dopytać o jedną sprawę. Dlatego, że jeden z rosyjskich portali społecznościowych publikuje informacje, które twierdzi, że zostały przez niego, przez kogoś, nie wiem kogo, pozyskane z poczty szefa kancelarii premiera. Wiemy, bo to jest też informacja i od samego zainteresowanego, ale również od przedstawicieli rządu, że te materiały, które są publikowane, one są materiałami zmanipulowanymi, które zawierają elementy i prawdziwe, i też dezinformacyjne. A jak pani minister ocenia to, że jest w Polsce przynajmniej jeden portal, który niezwykle regularnie publikuje te informacje, ale publikuje je w sposób właśnie taki, jakby sam dotarł do tych informacji, uzyskał, że to są informacje wiarygodne i po prostu w sferze informacyjnej kolportuje dalej to, co jest przez Rosjan przekazywane, wpuszczane w obieg publiczny. Jak pani minister to ocenia? To jest niestety skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. Można powiedzieć, wpisywanie się właśnie w ten scenariusz napisany przez służby rosyjskie. Szanowni Państwo, jest jasna informacja, kto stoi za tym atakiem. I próby jakiegoś rozwadniania tego, próby jakichś tworzenia teorii spiskowych naprawdę są nie na miejscu. Przestańcie Państwo instrumentalnie podchodzić do bezpieczeństwa państwa. Mamy przykład właśnie tej dyskusji naszej odnośnie tego szczytu Unii Europejskiej. Zamiast cieszyć się, że Polska osiągnęła sukces, że potrafiliśmy wspólnie z innymi państwami, z państwami nadbałtyckimi, sprzeciwić się temu, co Niemcy i Francja w imię swoich interesów gospodarczych próbowały narzucić całej Unii Europejskiej. Zamiast cieszyć się z tego sukcesu, to państwo także próbujecie stosować taką retorykę, że to jest nie na stałe, nie wiadomo co będzie. To nie wiadomo co będzie za 10 lat, za 20 lat. Wiele się może zmienić. Może się zmienić podejście Rosji do państw Unii Europejskiej, ale dopóki to się nie stanie, dopóki nie zostaną konkretne działania podjęte i dopóki Rosja nie wywiąże się właśnie z tych kwestii, nie zaprzestanie działań agresywnych w stosunku do Ukrainy, nie zaprzestanie cyberataków, nie zaprzestanie takich sytuacji, jak przecież sprzed kilku lat otrucie nowiczokiem Skripala, nie zaprzestanie różnych działań, które mają na celu spowodowanie chaosu i niepokojów społecznych w różnych państwach Unii Europejskiej. Do tego czasu nie ma mowy o żadnych wspólnych szczytach i o żadnym przedkładaniu interesów gospodarczych ponad Solidarność Europejską. Szanowni Państwo, pani poseł, zmieniamy temat, ale oczywiście Państwo będą mogli w swoim czasie jakby też odnieść się do tych słów, które już padły, ale ponieważ czasu mamy coraz mniej, ja chciałabym, żebyśmy również rozpoczęli i przynajmniej skomentowali inne wydarzenia. Również wydarzenie dotyczące i spraw Polski, ale i relacji, które stało się elementem relacji międzynarodowych i to takich relacji bardzo gwałtownych na linii Polska-Izrael. Nowelizacja polskiego kodeksu postępowania administracyjnego w jakby założeniu
nowelizacja mająca służyć no, zablokowaniu tej dzikiej reprywatyzacji i oszustwom, których nie trzeba opisywać, bo myślę, że Polacy doskonale je znają i wiedzą. Niektórzy niestety nawet tysiące osób odczuły to na własnej skórze wtedy, kiedy traciły mieszkania. Jak państwo patrzą na tę sytuację, na wypowiedź szefa izraelskiej dyplomacji, przypomnijmy, nowego szefa izraelskiej dyplomacji. Mamy nową koalicję rządzącą, kompletną zmianę władzy w Izraelu. Zresztą koalicję bardzo niestabilną i opartą przede wszystkim na niechęci do lidera Likudu i dotychczasowego wieloletniego premiera, więc jeszcze pytanie, jakie będą losy tej koalicji, bo to jest naprawdę wszystko na glinianych i to popękanych nogach. Ale jak pan poseł Marek Suski patrzy na tę wypowiedź pana ministra Lapida, który przecież za jakiś czas, no jeżeli ta koalicja się utrzyma, no to będzie premierem Izraela. No i również na reakcję z Stanów Zjednoczonych w tej sprawie pan poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Przede wszystkim trzeba przypomnieć, że to Polska była ofiarą II wojny światowej i przenoszenie odpowiedzialności, również finansowej, na Polskę jest czymś absolutnie nie do przyjęcia. My musimy bronić Polski, musimy bronić naszych interesów, naszych obywateli. To, co działo się przy tak zwanej, no bo to było złodziejstwo zwykłe, nie żadna reprywatyzacja, nawet jeśli nazwijmy ją dziką. To, co działo się przy okazji tego złodziejstwa kamienic, jak prześladowano ludzi, którzy tam mieszkali, to jest rzecz, którą trzeba było zablokować i właśnie w obronie polskich obywateli przed złodziejami. Takie uregulowania zostały przyjęte. No dziwne, że Izrael podąża w obronie mafii, tych, które odbierały kamienice obywatelom, miastom, bo część z tego majątku była majątkiem miast przekazanym w procesie właśnie uwłaszczenia naszych gmin. To wszystko jest nie do przyjęcia i my musimy Polski bronić, a wypowiedzi tego typu zapominające, kto był ofiarą, kto był agresorem, no są rzeczywiście czymś niedopuszczalnym. I deklaracje ONZ i ustalenia po II wojnie światowej pokazały, że Polska ma pełne prawa do wolności, do suwerenności i również do tego, że jeżeli jest, zresztą w każdym kraju, to jest norma, jeżeli jest jakieś mienie, które nie ma spadkobierców, jest po prostu własnością państwa. Próba podważenia tego podważy w ogóle, gdyby to się udało, podważy w ogóle stosunki własnościowe na całym świecie. Więc ja myślę, że ci, którzy próbują dokonać takiej zmiany, zdają sobie z tego sprawę, że to jest po prostu absurdalne. Kiedy spotykają się z twardą odpowiedzią Polski, no próbują w jakiś sposób wybrnąć. Można też powiedzieć, że mają swoje wybory, mają swoje problemy i kierują te słowa głównie w stosunku do swoich wyborców. Natomiast Polska jest jakby trochę pośrednim obiektem ataku przy tej sytuacji. Pan poseł Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska. Panie pośle, dokładnie ten sam temat. Jak pan patrzy na to, co się, na te słowa, które padają ze strony Izraela? No szczególnie tutaj mam na myśli pana ministra Jaira Lapida, szefa izraelskiej dyplomacji, nowego szefa izraelskiej dyplomacji. Zresztą ten poprzedni również celował w skandalicznych wypowiedziach na temat Polski, ale to już może go zostawmy na boku. W tej chwili jest poza rządem. Panie pośle, bardzo proszę. Znaczy wszystkie słowa krytyczne wobec Polski padające z ust polityków jakiegokolwiek państwa są bolesne, ale też powiedzmy sobie uczciwie, a ile bolesnych słów pada wobec innych narodów z ust polityków w Polsce. To jest pewna natura, której się nie da opanować. Natura polityków, którzy chcą z jednej strony grać na takich tonach narodowościowych swoich i w związku z tym czasami uderzają w inne narody, w inne państwa. I to nikt się z tego powodu nie powinien cieszyć w Polsce, że takie słowa padają, ale przy okazji tej zmiany KPA
pojawiają się takie trzy wątki. Jeden wątek to jest taki, że zresztą widać to na mediach społecznościowych, bo dużo się na ten temat dyskutuje, że po prostu gdyby Polska była silnym państwem, które oddziaływuje na środowisko międzynarodowe, to z mniejszą ochotą atakowano by Polskę. A w tej chwili po prostu wiadomo, że ta Polska jest trochę taka osamotniona. Ani w Unii, ani w relacjach transatlantyckich jakichś nie ma silnych relacji i silnych partnerów, którzy też mogą się upomnieć. Albo że ci silni partnerzy komuś, kto krytycznie i tak niezasadnie krytycznie odnosi się do Polski, po prostu powie nie w jakichś tam relacjach politycznych czy nawet gospodarczych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ewidentnie zawiodło coś, o czym rząd Prawa i Sprawiedliwości mówił. To znaczy takie mocna kampania promocyjna poza granicami naszego kraju w zakresie intencji, jakie ma rząd, jak mają rządzący odnośnie jakichś ustaw, które mogą być, być źle odbierane, bo oczywiście ten temat mienia bezspadkowego jest przecież przedmiotem rozmów i z organizacjami żydowskimi i z politykami, tak z Izraela, jak i ze Stanów Zjednoczonych od prawie 30 lat. To nie jest nic nowego, ale no, powołano Polską Fundację Narodową, a ta Polska Fundacja Narodowa tylko zajmuje się wypłacaniem dobrych pensji funkcjonariuszom PiS-u, a to właśnie był moment, kiedy można było tę Fundację Narodową z tymi setkami milionów, które przepłynęły tam ze spółek Skarbu Państwa, właśnie wykorzystać do kwestii tej ustawy. No i ostatnia rzecz. Ja obawiam się, że pomimo takich bujczucznych teraz wypowiedzi ze strony polityków rządzących, że nikt nam tu nie będzie mówił, jak ma być i tak dalej, to się skończy tak, jak skończyła się ustawa o IPN-ie parę lat temu, pod naciskiem właśnie środowisk żydowskich, amerykańskich, ta nowelizacja po cichutku została zmieniona. Więc ciekaw jestem, czy PiS ustoi na nogach po wprowadzeniu tej ustawy i obawiam się, że gdzieś nowelizacja będzie. Nie wiem, czy na poziomie Senatu PiS dopuści do przyjęcia potem tych poprawek w Sejmie, czy to będzie zmiana za 3 miesiące. Dobrze, a jakby pan się wypowiedział na temat meritum sprawy. Jakby teraz już abstrahując też od reakcji polityków izraelskich, no dzisiejszy szef izraelskiej dyplomacji jest człowiekiem od lat prezentującym niezwykle wrogie podejście do Polski, bez względu na to, na jakim etapie rozwoju swojego ugrupowania był, tak źle na temat Polski się wypowiadał. Natomiast jak pan patrzy z punktu widzenia naszego interesu, czy te rozwiązanie, które zostało przyjęte, pana zdaniem jest potrzebne Polsce, nie Izraelowi, tylko Polsce? Jest potrzebne, jest potrzebne, ale dobrze wiemy, że temat tego mienia bezspadkowego w relacjach z organizacjami żydowskimi też jest bardzo wrażliwą przestrzenią. Jeżeli pani prześledzi rozwiązania prawne we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie wiadomo, że przed II wojną światową odsetek ludności o pochodzeniu żydowskim był istotny, to wszędzie te państwa wprowadzały różnego rodzaju regulacje. U nas tych regulacji nie było i dlatego dzisiaj jest tak zmożony atak na Polskę w tej kwestii. Dobrze, chociaż ale to w takim razie, panie pośle, ja muszę zapytać, a dlaczego państwo nie wprowadzili tych regulacji? Dlaczego nie, no dialog ja nie był prowadzony. Ja mówię o tym, bo pan powiedział o tym, bo pani dobrze wie, jakie to są koszty dla naszego kraju, więc dlatego mówię, że z punktu widzenia Polski rozwiązanie tego problemu do dzisiejszej ekipy rządzącej, tylko to jest po prostu pan... 6 lat było na to, bo już jakby wszystko wiadomo od 6 lat, jakie są stanowiska poszczególnych stron w tej kwestii. 6 lat wiadomo. No pan przecież nie mówił, od 30, bo mówię, po 89 roku i Węgrzy, i poszczególne kraje tego typu regulacje wprowadzały. Dobrze, no to dlaczego i tam rząd akurat Platformy to mienie pożydowskie jest bezspadkowe. Słucham? A dlaczego rząd Platformy Obywatelskiej nie wprowadził?
Dlatego, że wiemy dobrze, że to jest potężny koszt dla... Znaczy, gdyby chcieć wprowadzić regulację pod tytułem każda organizacja żydowska czy spadkobierca tej organizacji żydowskiej może się upominać o to mienie bezspadkowe, no wiadomo, że to są bardzo duże koszty dla Polski. To ja tak samo mogę zapytać, dlaczego... Dokładnie. No, tak, i ta sprawa się nie zmieniła. Ale... To są gigantyczne koszty dla państwa polskiego. To jest sprzeczne z interesem Polski, a jest jeszcze jedna sprawa, która według mnie jest w ogóle sprawą kluczową. No, przepraszam bardzo, żadne mienie, żadne życie, żadne zdrowie i żaden biznes nie z obywateli polskich narodowości żydowskiej nie zostałby utracony, gdyby nie agresja wywołana przez dwa państwa. One cały czas istnieją. Z jednej strony mamy Niemcy, z drugiej strony mamy Federację Rosyjską. Ci, którzy urzędują w Berlinie, ci, którzy urzędują w Moskwie, są dzisiaj, no przepraszam, bardzo to przykre, ale prawdziwe, spadkobiercami tego bagażu. Więc to są te dwa adresy, gdzie redaktor, można się zgłaszać. No pan Lapid niech się zgłosi do Berlina, niech się zgłosi do Moskwy. Ci, którzy lepiej znają się na tych, na negocjacjach zresztą niemiecko-żydowskich, to wiedzą, że to były bardzo specyficzne negocjacje i to nie było tak, że Niemcy po prostu z sercem na dłoni wyszli do Izraela, a wprost przeciwnie, ale to już zostawmy na boku. No jednak są adresaci, no i dlaczego no my się mamy... Dlaczego my się mamy poczuwać do tego, żeby płacić za zbrodnie dwóch państw, na których nie mamy wpływu, z którymi żeśmy walczyli, staraliśmy się ze wszelkich sił im ich polityce przeciwstawić? Rozumiem, że pani wzięła teraz udział jako piąty uczestnik tej dyskusji, no ja jestem, w tym programie, czyli podwójnie pan. Nie tylko dziennikarz prowadzący, ale również dyskutant. Ja naprawdę zachęcam, może, nie wiem, jaką partię żeby, pani partię, Gazetę ale, Polskiej, reprezentuje, ale, że to jest trzeci przedstawiciel. Przepraszam bardzo, ja jestem uczestnikiem tego programu, nie jestem stojakiem pod pana mikrofon. No niech pani potem policzy, ile pani czasu sama zajmuje w tym programie, a ile pani zostawia nawet do dyskutanta. No więc to do rzeczy właśnie było odnośnie tego, co pani zrobiła przed chwilą. Ale teraz a propos różnych kosztów związanych jeszcze z przeszłością po II wojnie światowej. No, z tych samych powodów do dzisiaj nie mamy ustawy warszawskiej, która by rozwiązywała problemy gruntów warszawskich. To, co Marek Suski powiedział, jest oczywiście prawdą, że wiele kamienic, nie tylko w Warszawie, ale w Krakowie, w wielu innych miastach w Polsce, zostało właśnie przejętych przez sprytnych prawników, sprytnych ludzi z dużymi pieniędzmi, którzy po prostu dorobili sobie różnego rodzaju papiery, przeprowadzili to przez sądy i tak dalej. To jest, co do tego nie ma wątpliwości. Tylko problem polega na tym, że takim siekierą rozwiązywania tego problemu, jeśli chodzi o kodeks postępowania administracyjnego i zatrzymanie na 30 latach, tak naprawdę można powiedzieć tramwaj w ruchu, czyli nawet nie zrobienie jakiegoś okresu, że potwierdzamy, że wszyscy ci, którzy zgłoszyli do tej pory, mogą to dalej procedować, nawet jeżeli to będzie trwało latami, to też po prostu będzie skutek taki, że jestem przekonany, że PiS przy okazji kolejnych jakichś tam negocjacji ze stroną amerykańską podkuli ogon i zmieni te przepisy. Także w ogóle ta nasza cała dyskusja i biadolenie niewielkie ma znaczenie, bo tak samo było przy okazji ustawy o IPN-ie. I potem trzeba było to po cichutku zmieniać. Zobaczymy, jak to się tym razem potoczy. No, przypominam, że była również umowa, takie oświadczenie pomiędzy Polską a Izraelem, podpisane przez premierów naszych rządów, w którym premier Izraela potępiał działania, które nazywane są antypolonizmem. Ale to już inna sprawa. Pani poseł Karolina Pawliczak, Lewica, jak patrzy na tę sprawę? Pani redaktor, pozwoli pani, że odniosę się dosłownie w jednym zdaniu albo dwóch do słów tamtej pani jeszcze minister sprawy. Odnośnie cyberataków w Polsce. Pani minister, no naprawdę, no proszę nie opowiadać takich bajek, bo zdaje się, że pani nie ma wiedzy na temat poważnej polityki. Gracie państwo tym tajnym posiedzeniem Sejmu, na którym
No powiedzmy sobie szczerze, nic się nie dowiedzieliśmy, to było tylko takie szkolenie z cyberbezpieczeństwa i to jest wszystko. I jeszcze jedno zdanie, gdyby nie, pani pośle, ja nie przerywałam panu, gdyby nie to, że państwo, dobrze, pani poseł teraz, pani poseł, tak. Że pan Dworczyk używał prywatnej skrzynki dla celów służbowych, to nie byłoby całej tej afery. Po prostu totalna amatorszczyzna, koniec, kropka. I wracając do sprawy ustawy reprywatyzacyjnej, Lewica poparła projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego dotyczący decyzji administracyjnych, które po 30 latach będą unieważnione z uwagi na to, że rażąco naruszają prawo, czyli po 30 latach te decyzje nie będą mogły być wzruszone. To jest dla nas bardzo ważne, szanowni państwo, dlatego że ja nawet z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, będąc wiceprezydentem miasta, że tak jak pan poseł Poncyliusz powiedział, rzecz nie dotyczy tylko Warszawy i również tych nieruchomości jest w całej Polsce bardzo dużo. Docierali spadkobiercy czy pełnomocnicy spadkobierców, którzy dzisiaj mają, nie wiem, 150-140 lat po to, żeby właśnie sięgnąć po kamienice, po nieruchomości należące do gminy żydowskiej. Pani, dobrze, pani poseł, ja przepraszam, ja wejdę w słowo, to, że tacy ludzie się zdarzali, że którzy chcieli coś, no, jakimś oszustwem się posłużyć, żeby korzyści majątkowe uzyskać, to niestety taka jest przykra prawda w wielu, wielu dziedzinach, ale dla mnie jest niesamowite to, że znajdowały się takie sądy, które dawały wiarę, że jakiś 130-latek właśnie przypomniał sobie o swoim mieniu i zapragnął rozpocząć proces jego odzyskiwania, bo to jest niesamowite. I okazało się, że nawet ci 130-latkowie byli zupełnie poważnie traktowani przez polskie sądy i odzyskiwali te mienia. To się działo przez lata. To są tragedie ludzkie. Wiemy o tym doskonale, szanowni państwo. Dobrze, że ten temat właściwie zakończył się w trybie administracyjnym, bo pamiętajmy, że w postępowaniach cywilnych te sprawy mogą trwać nadal. No, powiem tak, Lewica zagłosowała za, pan Poncyliusz ma tutaj swoje zdanie. Zdaje się, że Platforma Obywatelska w tej sprawie miała trochę inne zdanie przy głosowaniu nad tą nowelizacją ustawy. Ja wierzę głęboko, że ten proces, bardzo trudny proces, wreszcie się zakończy, ale też chciałabym powiedzieć jedno zdanie. W tej sprawie jako politycy naprawdę powinniśmy działać ponad podziałami, szanowni państwo. Nie nakręcać niepotrzebnie tych emocji, szczególnie w relacji Polska Izrael. Mieliśmy niedawno przykład dewastacji grobów w Bielsku Białej, grobów żydowskich. W związku z tym, proszę państwa, może się zdarzyć tak, że właśnie w wyniku tych emocji, które w Polsce będą nakręcane, no niestety, przez różne środowiska, my politycy powinniśmy po pierwsze to, tak jak powiedziałam wcześniej, łagodzić, a po drugie, żeby nie eskalować tych sytuacji, bo może dojść do bardzo niebezpiecznych sytuacji. I tego niestety się bardzo obawiam. I pani minister Anna Gembicka, bardzo proszę, dokładnie ten sam temat, komentarz. Ja tutaj jeszcze odniosę się do słów pani poseł. Po pierwsze, rozumiem, pani poseł, że cyberatak. Wydaje mi się, że jednak pan premier i polskie służby mają trochę większą wiedzę na temat tych cyberataków niż pani poseł. No chyba, że pani poseł ma dostęp do jakichś dokumentów, o których my wszyscy nie wiemy. I naprawdę też takie argumenty ad personam odnoszące się do mnie, że ja tutaj nie mam doświadczenia i się nie znam na polityce, no są bardzo przykre, zwłaszcza jak padają z ust drugiej kobiety i to jeszcze ze strony takiej siły politycznej, która twierdzi, że stoi za kobietami. Więc takie protekcjonalne argumenty proszę minister sobie darować następnym razem. Co do istoty sprawy i co do tych zmian w KPA, tutaj wszyscy wiemy dobrze, jak wyglądały sprawy reprywatyzacji, chociażby w Warszawie. Tak naprawdę to była zorganizowana mafia reprywatyzacyjna, która wyrzucała ludzi na bruk, która jest odpowiedzialna za śmierć Jolanty Brzeskiej. I tak naprawdę trzeba sobie jasno powiedzieć, że niestety ten proceder wyglądał w taki sposób, że wyspecjalizowały się w takich działaniach kancelarie prawne, które bardzo często za jakiś ułamek wartości odkupywały te
roszczenia i specjalizowały się właśnie w tym, żeby takie mienie właśnie na rzecz 150-latków czy 200-latków odzyskiwać. Także uważam, że to jest bardzo dobry krok, żeby wreszcie tą sytuację naprawić. A naprawdę tutaj ja powiem szczerze, dla mnie proponowanie takich działań, że my prowadząc pewne prace legislacyjne powinniśmy wszystkie pozostałe państwa informować o tym, że planujemy jakąś ustawę wprowadzić, no jest co najmniej nieracjonalne. Jesteśmy suverennym państwem. Pani poseł, no, przepraszam, pani minister, ale to jest temat, który pojawił się również w przestrzeni publicznej jakby podczas tej debaty na temat i samej nowelizacji, i reakcji szczególnie Izraela na tą nowelizację, bo pojawił się taki zarzut wobec rządu, że jakby znając nastawienie i organizacji żydowskich, i samego państwa żydowskiego, należało wcześniej, mówiąc kolokwialnie, przygotować Izrael i organizacje żydowskie jakby na te zmiany, które w Polsce mają się dokonać, żeby rozmawiać, przekonywać. Jak pani patrzy na ten argument? No bo on się rzeczywiście w przestrzeni publicznej pojawi. Tutaj trochę do tego argumentu, można powiedzieć, się odniósł w swojej wypowiedzi pan poseł Poncyliusz, który sam przyznał, że Platforma Obywatelska prowadziła przez 8 lat dialog i dyskusję w tej sprawie. Nic się nie udało wypracować. Zresztą ten problem przecież jest dużo, dużo dłuższy i tak naprawdę w tym momencie mogliśmy albo czekać po prostu bezradnie i ten proceder reprywatyzacji byłby kontynuowany, albo po prostu mogliśmy tą sytuację przeciąć raz na zawsze i wprowadzić pewne zasady. Nie zapominajmy także właśnie o ofiarach reprywatyzacji. Szanowni Państwo, to są naprawdę tragedie wielu, wielu ludzi, którzy zostali wyrzuceni na bruk, pozbawieni miejsca do życia, dla których bardzo często to się skończyło bardzo dużym uszczerbkiem na zdrowiu, czy nawet śmiercią. I naprawdę ta sytuacja związana właśnie z działaniami mafii reprywatyzacyjnej musi zostać przecięta. I ja odsyłam też do chociażby wypowiedzi, bo naprawdę ta sytuacja wzbudziła bardzo dużo dyskusji. Ja się cieszę z jednego, że praktycznie prawie każda chyba siła polityczna w Polsce jasno powiedziała, że nie ma zgody na to, aby Polacy byli w jakikolwiek sposób obarczani współodpowiedzialnością za Holokaust, bo to jest po prostu nieprawda. To jest jakaś straszliwa i perfidna manipulacja i zwykłe kłamstwo. I na pewno nie ma zgody na to, żeby przerzucać na Polskę odpowiedzialność za to, czego dopuściły się nazistowskie Niemcy. I tutaj też chciałabym bardzo mocno podkreślić, bo bardzo często w dyskusji, zwłaszcza ze strony różnych państw, pojawia się jakieś takie sformułowanie, że to byli naziści, nie wiadomo właściwie skąd oni się wzięli. Nie, to były nazistowskie Niemcy i to one powinny odpowiadać właśnie za te wszystkie kwestie związane z problemami, z tym mieniem bezspadkowym i z tymi kwestiami własnościowymi. Szanowni Państwo, zostało nam jeszcze chwilę. Ja bym chciała, żebyśmy już jakby mocniej powrócili na polską scenę polityczną. Z jednej strony posiedzenie Sejmu, ważne dyskusje, ważne głosowania, między innymi dotyczące dalszego losu trzech ministrów i wicemarszałka Sejmu, ale z drugiej strony też po tych głosowaniach, które były zwycięskie dla obozu rządzącego Zjednoczonej Prawicy, odejście trojga posłów z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i Nowe Koło powstało. Pan poseł Marek Suski, jak patrzy na sytuację w tej chwili obozu rządzącego? Jest większość, nie ma większości, bo takie triumfalne wypowiedzi polityków opozycji się pojawiły, że oto rząd stracił większość, jest dzisiaj rządem mniejszościowym. Polski rząd i Polska jako kraj odnoszą wielkie sukcesy na arenie międzynarodowej i to zahamowanie tego szczytu Niemcy czy tam Unia Europejska, Putin, to jest wielki sukces. Oczywiście opozycja mówi, że to jest klęska. Łatwiej by nam było
walczyć o polskie interesy, gdyby opozycja w każdym sporze z Polską nie stawała, a to po stronie Niemiec, Rosji, Izraela, Czech, każdego, kto atakuje. Do tematu powracajmy. Tak, tak, ale to się oczywiście wiąże z tym tematem. No, ja wiem, wszystko się może wiązać, ale nie mamy aż tak dużo czasu. W Polsce jest potrzebny silny rząd i silna partia, która w Sejmie... A jest większość w tej chwili? Pan jest spokojny o tę większość, czy nie? Jest większość. Przypominam, że przy tym wygranym meczu z opozycją wygraliśmy 5-0 i były wyniki 236-237. Biorąc jeszcze pod uwagę, że dwóch naszych posłów w tym czasie przebywało w szpitalu po zabiegach, więc nawet odejście trzech czy trójki, no bo tutaj dwóch posłów i pani poseł, nie zmienia ilości posłów, które wystarcza do tego, żeby przegłosowywać ważne ustawy. Sądzę, że ci posłowie w odpowiedzialności za Polskę, właśnie w obronie polskich interesów, w najważniejszych sprawach będą głosować ze Zjednoczoną Prawicą. Przecież oni nie przeszli do totalnej opozycji. Natomiast to oczywiście opozycja w każdym tego rodzaju zawahaniu się... No dobrze, ale panie pośle, to przekazując już głos innym, ja dopytam, czy pan się nie obawia takiego rozpoczęcia takiego procesu, takiego wychodzenia małych grupek polityków obozu rządzącego tylko po to, żeby jakby tworzyć coś nowego, co być może w ich ocenie będzie sprawniejszym wehikułem do podnoszenia swojego znaczenia na scenie politycznej. No tak można być, tak można sobie pomyśleć. Te osoby, które odeszły z Prawa i Sprawiedliwości, no poza jednym posłem, to są osoby raczej takie mało rozpoznawalne publicznie, to tak należy powiedzieć. No ale w tej chwili rozumiem, że z nimi się mogą toczyć negocjacje dotyczące poszczególnych głosowań. Nie obawia się pan takiego procederu? W każdej kadencji, mniej więcej w okolicach połowy, pewne tego rodzaju ruchy się zaczynają. Przecież popatrzmy na PSL, który też utracił wielu posłów. Platforma, z której odchodzą posłowie. Pojedyncze osoby odchodzą, natomiast ja wierzę i jestem przekonany, że nasi koledzy odpowiedzialnie za Polskę w tych sprawach, które dobrze, są i pan poseł Paweł Poncyliusz, Koalicja znam, Obywatelska, więc, panie pośle, jak pan patrzy na tę sytuację, na stabilność w tej chwili obozu rządzącego? Znaczy nie ma radości po stronie opozycji, że sypie się większość parlamentarna obozu Zjednoczonej Prawicy, bo to oznacza, że będziemy mieli takie tendencje gnilne przez najbliższe 2 lata. To znaczy nikt już nie przegłosuje żadnych kontrowersyjnych ustaw i można powiedzieć to bardzo dobrze, ale też obóz Zjednoczonej Prawicy będzie miał kłopot, żeby przeforsować jakieś w takim razie perspektywa przyspieszonych zmiany. Wyborów państwa by nie cieszyła? Nie, nie sądzę. Mhm. Znaczy wie pani co, wszystko leży oczywiście w rękach Jarosława Kaczyńskiego, bo dzisiaj, tak jak pani powiedziałem przed chwilą, mamy sytuację patową, to znaczy rząd Prawa i Sprawiedliwości już nie ma większości, ale z drugiej strony opozycja też nie ma tej większości. Zobaczymy, bo państwo szafujecie tym głosowaniem na odwołanie. No zaraz, mogę dokończyć? Tak, bardzo proszę. A to tak super. Szybciutko. Postaram się, jak mi nie będziecie przeszkadzać. Chodzi mi tylko o to, że parę dni temu głosowaliśmy Rzecznika Praw Obywatelskich i tam wtedy zagłosowało 9 posłów od Gowina w inną stronę niż sobie życzyło Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli weźmiemy pod uwagę wyjście Zbigniewa Giżyńskiego i dwójki pozostałych posłów, to wtedy okazuje się, że ta arytmetyka w przypadku poważnych ustaw, bo nie, wotum nieufności jest pewnym takim aktem teatru politycznego, ale to nie jest ważne. Ale w przypadku poważnych ustaw, gdzie będziecie próbowali podwyższać podatki po to, żeby podsumować draństwo niektórych ministrów i to że łamią prawo, tak jak minister Sasin i wicepremier. Więc dobrze, myślę, panie pośle, pan poseł Poncyliusz kończy. Zdanie. Tak, bardzo proszę. Ostatnie zdanie. Tylko mi chodzi o to, że moim zdaniem będziemy mieli sytuację bardzo patową. To się nie przemieni na przyspieszone wybory, bo moim zdaniem Jarosławowi Kaczyńskiemu się to nie opłaca, ale to też oznacza, że ten Sejm
i rząd będzie lewitował przez najbliższe lata w takim administrowaniu i jakby szlifowaniu tylko drobnych detali, ale na pewno nie jakichś zmian, na które oczywiście Polacy poczekają po pandemii, ale mam nadzieję, że nie doprowadzą. Dobrze, między innymi poseł, to jest dobra Karolina Pawliczak, bardzo proszę panowie, przepraszam, bo chciałabym, żeby każdy jeszcze miał czas, pani poseł Karolina Pawliczak, Lewica. A chyba mam tego czasu troszeczkę mało, ale już mówię, tylko proszę pani redaktor, dosłownie ad vocem do pani minister, bardzo króciutko. Pani minister, ja panią nie atakuję personalnie, naprawdę, z całym szacunkiem. Pani jest przedstawicielem rządu, ja się zwracam do pani jako przedstawiciela rządu, a krycie się za płcią, mówienie o tym, że jest pani kobietą, to jest trochę w tym przypadku niepoważnie. Pani reprezentuje określone stanowisko i ja się tylko i wyłącznie w odniesieniu do tego do pani zwracam. A jeśli mówimy o odejściu posłów ze Zjednoczonej Prawicy, proszę państwa, rozwiązanie jest bardzo proste i uzasadnienie tego odejścia. Otóż w Zjednoczonej Prawicy, w samym PiS-ie jest mnóstwo posłów, którzy po prostu pracują, ale nie otrzymali dotąd konfitur, stanowisk, gabinetów, spółek. I to jest główny problem odejścia poszczególnych posłów, tworzenia się kółek, klubików, kółek zainteresowań. No tak to niestety albo stety wygląda. To jest najważniejsza sprawa. Dzisiaj Zjednoczona Prawica absolutnie nie jest zjednoczona. To jest popękana prawica. To są krótkotrwałe układy, układziki na rzecz poszczególnych głosowań. Nie ma już większości, żeby nie była jasność. Straciła większość, aczkolwiek przy poszczególnych bardzo ważnych strategicznych głosowaniach, na przykład przy Nowym Ładzie, podejrzewam, że te koalicje będą zawierane, ale coś za coś. Czyli większość będzie. Wtedy, kiedy będzie trzeba, większość będzie. Myślę, że Jarosław Kaczyński będzie dążył do tego, żeby ta większość była. Oczywiście za cenę rozgrabiania kolejnego Polski, bo przecież to dobrze, to pani minister Polski, Anna Gębicka, pani minister, szybciutko, bo niestety czas, już jesteśmy po czasie tak naprawdę, więc dosłownie trzy zdania. Krótko podsumowując, moim zdaniem ten hura optymizm opozycji jest zdecydowanie przedwczesny. Mamy większość, jesteśmy w stanie przegłosować te ustawy, które są dla nas bardzo ważne. Teraz przecież przed nami cały pakiet ustaw związanych z Polskim Ładem i jestem pewna i mam nadzieję też, że ze strony opozycji też przyjdzie pewna refleksja, bo te ustawy są naprawdę bardzo dobre, zmieniają realnie nie podnoszeniu podatków. Chociażby kwestie dotyczące rolnictwa, na przykład uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, czy zwiększenie tych dopłat do akcyzy za paliwo rolnicze. I jestem przekonana, że naprawdę przy chociażby takich ustawach przyjdzie refleksja i też opozycja. I tutaj stawiamy kropkę. Pani minister Anna Gębicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Przed chwilą przed panią minister była pani poseł Karolina Pawliczak. Bardzo dziękuję. Lewica. Wcześniej pan poseł Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska. I pan poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Zachęcam. Proszę z Republiką pozostać. Do zobaczenia.